Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. W dniu dzisiejszym porozmawiamy o Bitcoinie. Ok, ale rzucimy też okiem na Ethereum. Jest to coś, o co prosiliście, także na samym końcu rzucimy sobie okiem na Ethereum, powiem Wam, co ja sądzę o Ethereum, jaki mam plan. Jeżeli chodzi o samego Bitcoina, przeprowadzimy analizę krótkoterminową, wskoczymy na chwilę na interwał dzienny, porozmawiamy o interwale makro rzucimy okiem na dominację bitcoina, dlatego że też prosiliście i skupimy się też na raporcie PCE, tak, czyli Core PCE Price Index, który będzie w dniu dzisiejszym, który moim zdaniem będzie miał bardzo duży wpływ na to, co wydarzy się na rynku, szczególnie w dniu dzisiejszym, w nadchodzących dniach, dlatego że jest to, PCE Price Index jest to coś, na co patrzy FED w kontekście inflacji, tak, także ciekawy odcinek, myślę, jeżeli również tak uważacie, zapraszam do oglądania. Zanim zaczniemy, proszę pamiętajcie, że nic w tym filmiku nie jest poradą inwestycyjną. Jak zawsze są do tego przemyślenia gościa z drugiej strony ekranu, a samo wideo ma charakter informacyjny. Nie przedłużając, myślę, że wstępem do naszej czterogodzinnej analizy będzie wycinek z wcześniejszego odcinka. Jest to króciutki wycinek tutaj z filmiku z 22 lutego, czyli sprzed dwóch dni. Także jeżeli można, poprosiłbym o chwilę uwagi. Więc, ja ze swojego punktu widzenia, ja ze swojego punktu widzenia, e, byłbym w stanie podjąć tutaj taką spekulację, że tutaj ten ruch korektywny A mógł już się zakończyć, gdyby nie te wszystkie noty i gdyby nie to ciało, które wystaje tutaj poniżej tego poziomu golden ratio. I tutaj do gry wchodzi oczywiście poziom półfyb i poziom 0,786. Jeżeli macie krótki korektywny ruch. Spodziewacie się, że Bitcoin czy też inny aset, który obserwujecie, dojdzie do tego poziomu półfyp, by kolejnie odbić. Jest to, jest to tak zwana krótka korekta, płytka korekta. Jeżeli dochodzimy do poziomu 786, jest to już głębsza korekta, tak? Więc oczywiście w tym momencie widzicie, jak nagrywam, ta czterogodzinna świeczka była czerwona, ona teraz jest zielona, więc ja oczywiście bazuję na tym, co widzę teraz, jak ktoś będzie oglądał później, będzie mądrzejszy. Dobra, w sumie taki mały, mały wstęp, ale myślę, że tutaj bardzo ułatwi nam całą sytuację. Jest to ten ruch, o którym tutaj rozmawialiśmy, tak? I jak widzicie, niejako doszło do tego, o czym rozmawialiśmy, czyli była to głębsza korekta z racji tego, że te świece utraciły już poziom tutaj poziom golden ratio 0618. Zobaczyliśmy ten korektywny ruch do poziomu 0786. No i ten widzimy, że ten poziom został przetestowany wielokrotnie. No i również widzimy, że doszło tutaj do tego odbicia, tak? Czyli w sumie na dobrą sprawę tak jak było planowane. Tak jak pokazywałem we wcześniejszym odcinku, jeżeli macie płytszą korektę, cofacie się do poziomu półfy i widzicie odbicie, jeżeli jest to głębsza korekta, cofacie się do poziomu 786 i macie odbicie. Oczywiście Bitcoin ma to do siebie, że kocha ten poziom golden ratio, więc trzeba też wziąć pod uwagę to, że często Odbicia czy też odrzucenia są właśnie na poziomie 0,618. Z perspektywy krótkoterminowej, gdyż tutaj określaliśmy oczywiście krótkoterminowy ruch, bazując na tym swing high i na tym swing low, widzimy, że rozgrywa się, moim osobistym zdaniem, widzimy, że rozgrywa się tutaj mały, małe ABC. Mamy ten ruch A, o którym rozmawialiśmy, odbicie B i prawdopodobnie to było nasze C które dopełni nasz jeden ruch fali A, tak? Także zaraz Wam to może lepiej zobrazuję, żeby każdy wiedział o co chodzi. Yy, uważam też, że z perspektywy krótkoterminowej nie będziemy się tutaj czarować, dlatego że główny wpływ, yy, jest możliwość, że ta fala C została zakończona tutaj, jako podwójny dołek, ale patrząc, yy, patrząc na to, gdzie jest nasz szczyt fali B, prawdopodobnie ta fala C jeszcze trwa, tak? Jest, jest również taka szansa. Ym, I to jest nasze ABC, które będzie prawdopodobnie trzyfalowym ruchem większej, większej fali. Ok? Czyli to jest mikro, mikro ruch w makro ruchu. I to C, ciężko powiedzieć, gdzie to C będzie, ale chodzi o to, żeby zobrazować Wam, że ten mały ruch ABC jest to składowa większej fali A. Yy, myślę, że nie, nie będziemy tutaj się czarować z tej perspektywy krótkoterminowej, dlatego że. Moim osobistym zdaniem, tak jak powiedziałem wcześniej, w dniu dzisiejszym i nadchodzących dniach, myślę, że głównym driverem tego, co się tutaj będzie działo, będzie oczywiście ten raport Core PCE, tak? Jest to bardzo ważne, zaraz do tego przejdziemy i moim zdaniem to będzie tutaj definiować to, czy pójdziemy do góry, czy pójdziemy w dół. Jednak z perspektywy krótkoterminowej widzimy, że bazując na tym układzie FIBO, bardzo ładnie przetestowaliśmy ten poziom 786, tak? Jeżeli, jeżeli zobaczy, ułożymy sobie fibo pod makroruch zobaczymy, że bardzo ładnie utrzymaliśmy poziom 382, co zwiększa prawdopodobieństwo do przebadania poziomu pół fib, tak? więc tutaj oczywiście jest taka spekulacja, jeżeli chodzi o ten o ten makroruch że będzie to ruch, przepraszam, o ten mikroruch, że będzie to ruch jeszcze tutaj do tego poziomu pół FIP, tak? Że będzie to po prostu płytsza, płytsza korekta, bazując na tym makro ruchu fali C na tym FIBO, dlatego że teraz bazujemy na tym szczycie, na tym swing high i na tym swing low, tak? A nie już na tym, bo już nie określamy tego krótkoterminowego ruchu, teraz określamy ten. Długoterminowy ruch, jeżeli ma to sens na małym interwale, tak? Bo, tak jak wam mówiłem, w momencie, kiedy, w momencie, kiedy znaleźliście to dno i cofacie się do góry, wycofacie się do tego swing high. W momencie, kiedy ściągnęliście to swing high, macie nowe swing high, czyli macie nowy szczyt. I kiedy jesteście na nim odrzuceni, cofacie się z powrotem do tego dołka. I teraz albo zrobicie wyższy dołek. Ok, by mieć coraz to wyższe szczyty i coraz to wyższe dołki, by wspinać się po schodach, o w taki sposób, albo po prostu nie macie wystarczająco momentum, nie macie wystarczająco wsparcia i z powrotem wrócicie do tego dołka, by go ponownie przetestować, tak? Także tutaj oczywiście jest to jakby melodia przyszłości, bo jest to interwał krótkoterminowy, jednak tutaj chcę Wam zobrazować jak to wygląda, jak Bitcoin i nie tylko Bitcoin, ale również inne asety poruszają się właśnie między lokalnym swing high, swing low, swing high, no i czekamy na swing low, gdzie one będzie, tak? Także tutaj, także tutaj z tej perspektywy krótkoterminowej stawiając sobie FIBO na większym zakresie czasowym, ok? Dlatego, że bierzemy ten szczyt i ten dołek, tak jak powiedziałem. Myślę, że jest bardzo prawdopodobne zejście do poziomu półfyb, yy, który jest tutaj na poziomie 23237. Ok? Miejcie to z tyłu głowy, jednak, tak jak powiedziałem, moim osobistym zdaniem, w, w dniu takim jak dzisiejszy, kiedy no, będziemy mieli bardzo ważny raport, i rynek czeka na ten raport. Rynek gra pod ten raport, tak jak widzicie jest to Core PCE Price Index i jest to coś na co patrzy właśnie Fed w kwestii tutaj yy, oceniania inflacji i również w kwestii podnoszenia stóp procentowych. Ja osobiście uważam, że tak jak wcześniejsze było 4,4, oczekiwane jest 4,3, mam dziwne wrażenie, że będzie 4,5. I że tutaj możemy zobaczyć, do, zobaczyć taki mały shift, jeżeli chodzi tutaj o naszą ankietę, tak? Dlatego że jak widzicie obecnie. Wciąż 76% osób uważa, że będzie kolejna 25 w nadchodzącym FOMC meeting, które tak jak według tutaj te, tej ankiety jest 22 marca. Zaś 24% osób twierdzi, że może być to 50. Oczywiście. Jeżeli nasze, nasz Core PCI wróci na poziomach, myślę, 4,5, 4,6, myślę, że to się tutaj nam wyrówna do poziomu 50-50, tak? <laughs> Jeżeli nasze Core PCI wróci 4,3, może i nawet 4,4, 4,3, 4,2, myślę, że będzie tutaj prawdopodobnie blisko 100% oczekiwań, że na kolejnym posiedzeniu Fedu będzie kolejna 25. Było, były ostatnio Fed Minutes i wiemy już, że kilku, zwijmy ich delegatów, mówiło o tym, że obcowali za pięćdziesiątką, tak? Także ciekawe czasy, myślę, że ten raport będzie miał bardzo duży wpływ również na krótkoterminową akcję cenową, dlatego uważam, że tutaj patrząc, że jest takie wydarzenie przed nami, nie uważam, żeby był tutaj sens układania jakichś większych struktur. Z punktu widzenia struktury, tak jak powiedziałem, moim osobistym zdaniem, no mamy tutaj ten, ten, ten ruch A, którego się spodziewaliśmy, który wybił nam ten poziom y, poziom 786, tak, który widzicie w tym momencie pięknie tutaj przebadaliśmy ten poziom 786, gdzie tu ten knocik jest. O. Mamy odbicie B, o którym również, o którym również mówiłem, że kiedy znajdziemy B, zobacz, kiedy znajdziemy A, zobaczymy odbicie B. No i w tym momencie. Prawdopodobnie pracujemy nad C, tak? Nie widać tutaj na razie sygnału, żeby to C już się skończyło. Chociaż jest małe prawdopodobieństwo, że ono jest tutaj, tak? Ale jest to coś, czego jeszcze w tym momencie ja nie jestem w stanie ocenić. Bazując na tej ilości świeczek, którą widzę, w Polsce jest coś w okolicach przed 11. Także wiadomo, że jak, tak jak zawsze jak ktoś będzie oglądał później będzie tutaj mądrzejszy, tak? ale w moim odczuciu <laughs> wygląda na to, że ta falacja się jeszcze nie skończyła. Jednak miejcie proszę z tyłu głowy, że dzisiejsze wydarzenia na rynku mogą być w pełni sterowane tym, co wydarzy się tutaj. Wydaje mi się, że w godzinach wieczornych jest tutaj nie wiem dokładnie 17, 18, 19. Wydaje mi się, że to w Polsce chyba będzie taka godzina. Także jeżeli chodzi o tą kwestię krótkoterminową pozostawiłbym to tak, gdyż tak jak powiedziałem uważam, że bardzo duży wpływ wyniki tego raportu będą miały na akcję cenową. Lecimy dalej, interwał dniowy, rozmawialiśmy o nim wielokrotnie, nie spędzimy tutaj w dniu dzisiejszym wiele czasu, mamy ten kluczowy punkt piwotowy na poziomie 25200, był on przetestowany wielokrotnie, obecnie nakładamy tutaj ruch korektywny. Jeżeli zobaczycie na nasze RSI, jest on w strefie neutralnej 45-55. Strefa neutralna, na dobrą sprawę, bardzo zdradliwa strefa, która równie dobrze może wybić nowe szczyty, albo być bardzo mocno niedowartościowana. Nasz oscylator momentum powoli zawija w dół. Z racji tego, tego ruchu spadkowo-bocznego, bym powiedział z perspektywy średnio-długoterminowej. Nasz, nasz oscylator money flow również spada w dół, widzimy bardzo mocne, bardzo mocne załamanie tutaj tej żółtej linii money flow, nasze momentum bardzo drastycznie spadło w dół, także widać, że z perspektywy oscylatorów jesteśmy tutaj w drodze w dół, jeżeli zobaczymy na samą akcję cenową, również widzimy, że tutaj obsuwamy się w dół. Jeżeli wrzucimy sobie moje ulubione świece Hejkanashi i zobaczymy, jak wygląda dzienny interwał, nie dostaliśmy jakiegoś rewelacyjnego potwierdzenia krzyżem, że to musi być już długoterminowy trend spadkowy, podobny do tego, ok? Także jeszcze tutaj osobiście nie rzucałbym się, jak przysłowiowy szczerbaty na suchary, na to, że musimy wraca wracać, i testować po raz kolejny 21,5 tysiąca. Myślę, że mamy, można powiedzieć, że napędza nam się trend spadkowy, ale poczekałbym jak zamknie się dzisiejszy i jutrzejszy dzień, tak? I dopiero później bym tutaj na bazie Heikanashi starał się oceniać, co się wydarzy dalej, bo oczywiście takie, taki ruch do góry jest jak najbardziej tutaj możliwy z perspektywy średnio-długoterminowej, tak? Więc musicie wziąć pod uwagę, że tutaj każda świeczka to jeden dzień, a nie tak jak w perspektywie krótkoterminowej 4 godziny. Tak? Także nie będziemy tutaj dzisiaj spędzać wiele czasu na tym interwale dniowym. Widzimy, że wciąż bazując na naszych oscylatorach spodziewalibyśmy się dalszej korekty w okresie średnio-długoterminowym. Ale tak jak powiedziałem, dzisiejszy raport PCI da nam tutaj więcej informacji. Przechodząc dalej, interwał tygodniowy. Interwał makro. I teraz tak, macie włączonego htf z naszymi Liquidity Pool i widzimy, że z racji tego, jak długo, jak wiele czasu ostatnio spędziliśmy w tych wyższych strefach, widzimy, że mamy coraz mniej tutaj tak zwanych Liquidity Pools, tak, czyli obszarów, dzięki którym możemy wprowadzić nowe Liquidity na rynek. Cena ma to do siebie, że cena podąża za pieniędzmi, tak, czyli cena można powiedzieć w pewien sposób jest przyciągana do miejsc, w którym jest wysoki wolumen, duże liquidity, duża aktywność, dlatego że rynek chce wykorzystać i wciągnąć to liquidity do gry, można powiedzieć, tak? Jak widzicie zostały nam tutaj dwa liquidity pule i jeden tutaj ogromny na poziomie niespełna 30, w okolicach 32 tysiące, tak? Tutaj ta czerwona strefa, którą ja mam wyznaczoną. Myślę, że z perspektywy długoterminowej, ja osobiście uważam, że z perspektywy długoterminowej pchnięcie w okolice, pchnięcie w okolice 27, 26, 28 tysięcy jest możliwe, ale... Ale z punktu prawdopodobieństwa wydaje się być coraz mniej realne, tak? Patrząc na to, co się dzieje w perspektywie makro, to wydaje mi się, że tutaj takie czynniki, właśnie jak Core PCI i wydarzenia związane tutaj z makroekonomią, doprowadzą do tego, jaki będzie tutaj sentyment przede wszystkim na rynkach tradycyjnych i jaki będzie sentyment tutaj na Bitcoinie. Wracając jeszcze do tych liquidity pools. Widzicie, że mamy tutaj liquidity pool na 25300, to jest akurat pierwszy mój poziom, w którym chciałbym podjąć shorta. Myślę, że ten poziom może zostać jak najbardziej wybity w krótkim czasie, jednak żeby to w ogóle miało miejsce, to musimy zobaczyć jakieś odpowiednie tutaj volume, tak? Jak patrzyłem wcześniej volume, tutaj akurat jest kucoin, więc nie ma co też się sugerować samym kucoinem, ale jak patrzyłem volume, to one nie jest jakieś rewelacyjne, nie? Jeżeli ten Liquidity Pool zostanie tutaj wybity, zobaczymy nowe, nowe Liquidity wchodzące na rynek, które potencjalnie doprowadzi do czegoś takiego. Oczywiście, jeżeli Core PC wróci mega rewelacyjny, no to oczywiście możemy zobaczyć tutaj większy ruch, tak? Jednak bazując na samym HTF-ie, bazując na naszych, na naszych Liquidity Poolach, widzicie, że w pewnym momencie ta strefa staje się coraz bardziej atrakcyjna, tak? Dlatego, że tutaj jest, tutaj jest skupisko, jakby liquidity. Nie zrozumcie mnie źle, ja nie jestem tutaj akurat osobą, która uważa, że będziemy ściągać liquidity pulę na 9-10 tysięcy. Myślę, że w kwestii prawdopodobieństw jest to mało, bardzo mało realny scenariusz, ale nie można go znegować. Uważam jednak, chociażby <laughs> mówiąc, kiedy mówiłem wam w ostatnim odcinku o podwójnym dnie i mówiłem o tym, że tutaj mamy tą Ewę. I tutaj mówiłem o tym, że spodziewamy się potencjalnie drugiej, wyższej Ewy, jeżeli to jest nasz dołek, oczywiście. Również jest taki scenariusz, że o czym też rozmawialiśmy ostatnio na Discordzie, i tutaj słusznie kolega Adrian zauważył, możemy zobaczyć Ewę i Adama, tak. I wtedy, oczywiście, korekta dno Adam jest bardzo agresywne, bardzo szpiczaste, które również nakłada nowy dołek czego również nie można z perspektywy tutaj, w, której omawiamy wykluczyć i oczywiście całe to liquidity wtedy zostałoby zagarnięte na rynek, tak? Sumą sumaru o co mi chodzi w tym odcinku, żeby Wam pokazać, że powoli atrakcyjność atrakcyjność bycia na tych poziomach spada, ok? Dlatego, że rynek chce nowej płynności i chce nowego liquidity, a widzimy, że główny Główny zasób liquidity jest właśnie w tych tutaj rejonach, tak? Oczywiście bazujemy tutaj na perspektywie makro, więc jak zrobicie sobie htf na niskich interwałach, te strefy mogą być w innych miejscach, jednak chodzi nam tutaj o skupisko tygodniowe tego największego liquidity. Także nie, żebym coś sugerował, ale uważam, że, że tak jak z perspektywy makro potrzebujemy tej korekty, o czym też już rozmawialiśmy wielokrotnie, rozmawialiśmy o naszym RSI, naszym stoku RSI oraz o naszym Money Flow. Jak mocno jesteśmy tutaj już przegrzani, jeżeli chodzi o ten tygodniowy interwał, tutaj na Money Flow pokazują nam się również te czerwone bary na dole, które świadczą o wyprzed większej wyprzedaży, prawdopodobnie wieloryby, tak i więksi gracze. Także sam jestem ciekaw, jak to się rozegra, ale jak popatrzycie na ten wykres, połączycie to z oscylatorami, to nic się nie zmieniło w kwestii makrokorekty, tak? Przypominam, że jest to interwał długoterminowy, każda świeca to tydzień i to nie musi się rozegrać w tydzień, nie musi się rozegrać w trzy miesiące. Ale moim osobistym zdaniem, tak jak już mówiłem wielokrotnie, żeby wyjść w hossę, my potrzebujemy skorygować ten interwał tygodniowy. Przechodząc dalej, dominacja bitcoina, prosiliście o to, by rzucić okiem na dominację bitcoina. Nie przyglądałem się ostatnio dominacji bitcoina, tak prawdę mówiąc. Mam wyznaczoną tutaj strefę potencjalnie, w której, w której spodziewałbym się samego bitcoina. Jeżeli chodzi o jego dominację. Obecnie widzicie, że ta dominacja, tak jak tutaj sobie znaczyłem, moim zdaniem, jest w takiej fazie akumulacyjnej, tak? Moim zdaniem to jest faza akumulacyjna, jeżeli chodzi o dominację, to była strefa, może nie faza, a strefa dystrybucyjna, tak? I uważam, że w pewnym momencie powinniśmy zobaczyć wzrost dominacji Bitcoina. W tej kwestii nic się nie zmieniło. Wygląda jednak na to, że Bitcoin po prostu na razie nie zdobywa wiele na dominacji. Wydaje mi się, że tak jak mówiłem wcześniej wynika to z tego, że jest po prostu grupa grupa ulicy. grupa, jak to się mówi takich hardkorowców, która po prostu uważa, że... No Bitcoin już nie jest sexy, tak? No nie oszukujmy się. No myślę, że jeżeli ktoś kupuje dzisiaj Bitcoina i spodziewa się, że zrobi 30x w dwa lata, no to no to życzę mu powodzenia. Moim zdaniem jest to bardzo, 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 bardzo mało realny scenariusz. W kwestii bezpieczeństwa inwestycyjnego jest to oczywiście najbezpieczniejszy protokół moim osobistym zdaniem, w którym możecie się znaleźć i zainwestować. Jednak w kwestii zarobkowej w kwestii tak zwanych gainsów, no nie oszukujmy się, Bitcoin nie jest atrakcyjny, tak? Ja osobiście mam Bitcoina i uważam, że z obecnej wyceny 3 do 5x to jest maksymalne, co zobaczę w kolejnej hoście, tak? I tak jak Wam powtarzałem, kiedy zbudowałem swój portfel w 2018 roku, kupując Bitcoina za 6200, za 3700, mając jakieś tam uśrednione wejście, 4700, Bitcoin był najgorzej, najgorzej prosperującym asetem w moim portfolio, tak? Mimo to, że zobaczyłem ponad 10x. I wydaje mi się, że jesteśmy w takim momencie, że jest ogólna, nie wiem, czy można to nazwać ogólną narracją, ale ogólne zrozumienie ludzi, no że w Bitcoinie można przechować swój dobrobyt, w cudzysłowie, i zrobić sobie fajne 2, 3, 5x, ale jeżeli ktoś chce naprawdę zarabiać na tym rynku, no to to alty są do tego, tak? Dlatego myślę, że jeszcze dla, i dlatego uważam, że jeszcze w tym momencie nie zobaczyliśmy tutaj wzrostu dominacji bitcoina. A jeżeli zobaczycie, kto obecnie pompuje rynek, jest to Azja. Azjaci mają to do siebie, że lubią gambling, lubią, lubią ryzykować i widzimy, że większość tokenów, które pompuje protokołów, one są bardzo powiązane tutaj z Azją, tak? Widzimy, że to jest taki narracja azjatycka na obecną chwilę. I wygląda, że oni również nie są za bardzo zainteresowani tutaj nie wiadomo jak dużą inwestycją w samego bitcoina, tak? Także ja, ja osobiście wciąż uważam, że ta dominacja wybije poziomy ponad 48%. Yy, musi oczywiście do tego wydarzyć się coś, co spowoduje, że ludzie będą chcieli uciekać do tego bitcoina, tak? Bo oczywiście, oczywiście ktoś, kto chciał już akumulować bitcoina, chociażby jak tak jak wiecie, kupiłem na 18, na 15,5, no to wydaje mi się, że jeżeli tutaj byłaby taka szeroka narracja na samego Bitcoina, to ta dominacja już dawno by wzrosła, tak? Bo, bo już teraz ludzie ładowaliby się w Bitcoina, a nie w Alty. A patrząc na to, jak ładnie reagują i dynamicznie Alty przy każdych dołkach, wygląda na to, że jednak nie ma tutaj narracji Bitcoin, 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 Bitcoin tak? Wygląda na to, tak jak powiedziałem, że Bitcoin nie jest po prostu... Sexy. I z perspektywy długoterminowej, no jednak ludzie są w stanie podjąć to ryzyko, żeby z, mieć lepsze zwroty ze swojej inwestycji niż z samego y, Bitcoina. Ja tak jak powiedziałem, Bitcoina posiadam, jest to fundament mojego portfela, mm, ale nie nastawiam się na to, że zrobię więcej niż 3-5x. Myślę, że wszystko ponad 5X byłaby to miła niespodzianka, której nie, wy, nie wykluczam, bo jakby jest, myślę, jaka, jakaś szansa, że 20% szansa w moim mniemaniu, że przebijemy 100 tysięcy w kolejnej hossie. Jednak nie jest to na coś, coś, na co ja się osobiście nastawiam, tak? I chciałbym w końcu, żeby te wszystkie moonboye, które tam używają, nie wiem, matematyki, chociaż ja. Mam tutaj, że tak powiem, jestem matematykiem i fizykiem. Nie wiem, jakiej matematyki oni używają, czy, czy mnożą wzrosty bitcoina przez pół kozy razy 3 czwarte świni i im wychodzi tam minimum socjalne. W zeszłej hoście 100 tysięcy, w kolejnej hoście 250 tysięcy. Naprawdę nie wiem, jak ci ludzie to liczą. Chciałbym, żeby w końcu mieli rację, tak prawdę mówiąc. Nie spodziewam się, żeby takie wartości do nas przyszły, no chyba, że będą tutaj regulacje jakieś mega, mega sprzyjające tutaj ładowaniu się funduszy w bitcoina, ale chciałbym w końcu, żeby oni mieli rację. Dla siebie, dla Was, żeby oni mieli rację, bo jeżeli faktycznie bitcoin miałby wybić poziomy 200-250 tysięcy, no to to będzie naprawdę z wartości zmieniające życie dla tych, co trzymają bitcoina, i dla tych, co również trzymają alty, tak ale z racjonalnego punktu widzenia ja osobiście nie spodziewam się Bitcoina yy, robiącego więcej niż 3,5x, tak, także z 80-100 tysięcy to jest mój konserwatywny punkt widzenia, jeżeli chodzi o BTC, ale tak jak powiedziałem, życzę w przyszłości sobie i Wam, żeby w końcu, yy, w końcu te moonboje, co tam wołają o minimum socjalne, miały rację. Także podsumowując dominację bitcoina, spodziewam się, że w pewnym momencie może wrócić do tej strefy, co oczywiście spowoduje wzrost samej ceny bitcoina, dlatego że pieniądze będą płynęły w bitcoina, a alty stracą na tym, tak? a alty będą się wykrwawiać względem bitcoina. I oczywiście, jeżeli zobaczymy załamanie ceny bitcoina wracającego do myślę 18-15, a może i niżej, wtedy oczywiście, jeżeli do tego by doszło, powtarzam. To wtedy, oczywiście, ta dominacja wzrośnie, bo trochę strach ogarnie ulice, i oczywiście mogą się pozbywać swoich haltów, by załadować się bezpiecznego bitcoina. Dobra, na, samym koniec, na sam koniec, rzucimy sobie okiem na Ethereum. Yy, powiem wam na co ja patrzę tutaj, jeżeli chodzi o Ethereum. Na co ja patrzę? Tutaj wczoraj coś robiłem. Rzućmy okiem, na co ja patrzę, jeżeli chodzi o Ethereum. Ethereum już powoli staje się pierwszą pozycją w moim portfelu. Myślę, że już mam tyci, tyci więcej Ethereum niż samego Bitcoina. I jeżeli chodzi tutaj o perspektywę, na co patrzę, uważam, że jeżeli Bitcoin przebije ten swój kluczowy poziom 25200, uważam, że w tym samym momencie... Ethereum będzie w stanie przebić ten jakże kluczowy poziom 1700, tak? Jak zobaczycie tutaj nawet na te dołki, to moim zdaniem jest to obecnie bardzo kluczowy poziom. I jeżeli, jeżeli Ethereum będzie w stanie przebić ten poziom 1700, uważam, że nie w linii prostej, ok, bo w linii prostej to, to niewiele rzeczy się dzieje, ale uważam, że będziemy. Jest szansa, że będziemy w stanie testować poziom 2000, tak? Bo jeżeli, jeżeli, Bitcoin przebije 25 200, Ethereum przebije 1700, Bitcoin prawdopodobnie dojdzie do 27, 28, 29 tysięcy. Myślę, że Ethereum dojdzie do okolic 2000, tak? Wszystko między 1950 a 2000, to byłaby moja strefa. Oczywiście jest to byczy scenariusz, ok? Ale no chcieliście, chcieliście, jakby, moją perspektywę, na jaką patrzę z punktu widzenia tutaj Ethereum, więc wam ją daję. Jeżeli chodzi o tą perspektywę prospadkową, pro, spadkową, pro korekta, mam tutaj kolejne strefy, na które bardzo mocno patrzę. Ostatnio udało mi się kupić Ethereum na 1480. Zawsze jak wyznaczacie sobie strefy wysokiego wolumenu, czy też ważne strefy na FIBO. Jeżeli ustawiacie sobie ordery na giełdach, dodajcie troszkę do nich, tak? Dlatego, żeby mieć pewność, że one potencjalnie zostaną załadowane. Większość osób ustawia ordery idealnie ze swoimi punktami piwotowymi, bądź też z, z punktami FIBO. No i czasami jest tak, że ta akcja cenowa nie dojdzie idealnie do tego punktu, tak? Jeżeli chodzi tutaj o ten ruch bardzo krótkoterminowy, który widzicie obecnie, jest to tak, by the way, dzienny interwał, czyli średnio-długoterminowy. Macie lokalny szczyt, macie lokalny dołek, i widzicie, że z perspektywy krótko, hmm, krótkoterminowej. Nie, to nie jest ta perspektywa. Wybaczcie, zakręciłem się. To będzie ta perspektywa. I widzicie, że z tej perspektywy bardzo krótkoterminowej, my tutaj naszym knotem przebadaliśmy poziom półfyb, potwierdziliśmy tą krótką korektę, płytką korektę i wróciliśmy do góry. Tak? Także tutaj ja osobiście uważam, że cena Ethereum będzie niejako sterowana, tak samo jak i cena Bitcoina yy, względem tutaj tego PCE raportu, PCE Price Index i z perspektywy krótkoterminowej zobaczymy, co się tutaj wydarzy. Ale potwierdzenie tego, że wybiliśmy poziom półFYB. Tutaj również dawało sygnał, że będzie tutaj odbicie, tak? Podobna sytuacja do Bitcoina, tylko że Bitcoin odbił się od poziomu 786. Także bazując na tym dołku, bazując na tym dołku, na tym szczycie, widzimy, że odbiliśmy się od poziomu półfyb jeżeli zobaczymy sobie zakres perspektywy tutaj troszkę dłuższego terminu, zobaczymy, że idealnie odbiliśmy się knotem od tego, od tego ważnego poziomu piwotowego. 1460, a nasza akcja cenowa idealnie przebadała nasz poziom 382. Tak, tutaj, oczywiście, jeżeli chodzi o ten zakres ceny, czyli tym razem patrzymy na ten szczyt yy, i na to swing low, dlatego że badamy ten większy zakres cenowy, widzimy, że jednak troszkę nam zabrakło do tego poziomu półfyp, co oczywiście, yy, co oczywiście, doprowadza do tego że powinniśmy potencjalnie zejść do tego poziomu, ok? Dlatego, że w momencie, kiedy nakładacie ruch korektywny i kiedy jesteście odrzuceni na lokalnym szczycie, chcielibyście zobaczyć chociaż ruch korektywny do poziomu 50%. Okay? Tak jak powiedziałem, miejcie z tyłu głowy ten raport PCE, bo on oczywiście będzie tutaj nakręcał sentyment na rynku, jednak ja uważam, że patrząc, patrząc na samą tą strukturę, jeżeli chodzi o Ethereum, Uważam, że bazując właśnie na tym lokalnym szczycie i na tym lokalnym dołku my powinniśmy zejść tutaj do tego poziomu półfyb w pewnym momencie, tak, żeby potwierdzić tutaj tą, tą korektywność tego ruchu. Oczywiście jest tutaj taka szansa, jest tutaj taka szansa, że zaczęliśmy się tutaj bardzo mocno wspinać po schodach i mamy wciąż wyższe szczyty i wyższe dołki. Ale do tego potrzebowalibyśmy bardzo dużo wolium, tak? Żeby potrzebowalibyśmy bardzo dużych wolium, żeby zobaczyć nowy, wyższy szczyt powyżej tego poziomu 1800. Okay? Jeżeli tego nie będzie, jeżeli nie będzie tej poprawy sentymentu na rynku, myślę, że sumą sumaru zrobimy nowy, niższy szczyt, tak? Co znowuż doprowadzi do tego, że prawdopodobnie ten kanał wzrostowy, ten kanał wzrostowy, który tutaj powstał na Ethereum, Zrobimy go sobie o, w taki sposób. Zaraz zmienię kolor, żeby wszyscy widzieli. Ok. Widzimy, że ten kanał wzrostowy po prostu zamieni się nam w clean, tak? czyli w tą formację rise and Wedge, która jest bardzo tutaj negatywną niedźwiedzią formacją i oczywiście następstwem tego będzie nowy niższy szczyt tak, bo widzimy, że ten knot wybił tutaj poziomy wyższe i oczywiście jeżeli spadacie w dół to wasz cel techniczny będzie tutaj właśnie na poziomie 1400, około 1420 gdzie zapoczątkowaliście ten clean, więc dzieje się tutaj dużo ciekawych rzeczy tak jak powiedziałem, samo PCI moim zdaniem nakręci ten sentyment pozytywny bądź też negatywny jednak bazując na tym co widzę i jak tutaj potencjalnie formuje się ta formacja to widzimy, że nowy niższy szczyt niejako może dopełnić tutaj y, to, tą formację Rise and Wedge tak? co oczywiście doprowadzi do spadku co oczywiście powinno doprowadzić do przetestowania dolnej strefy tego klinu co równa się z przebadaniem poziomu pół FIP. dlatego uważam, że jeżeli nie będzie tutaj wybicia struktury czynnikami zewnętrznymi, a czynnikiem zewnętrznym jest właśnie PC i raport, to uważam, że w pewnym momencie Ethereum powinno zejść w dół i na pewno przebadać ten poziom w okolicach 1420. tak? Tutaj oczywiście ten Knot badał poziom 1460, jednak uważam, że jeżeli zrobimy nowy, wyższy szczyt. Nas kolejnym następstwem rzeczy powinien być kolejny niższy dołek, tak? A oczywiście niższy dołek no, będzie miał miejsce poniżej 1460. Patrząc na to, gdzie jest poziom półfyb, myślę, że jest to bardzo prawdopodobne, że ten poziom półfyb będzie tutaj testowany. Dobra, przeczyszczę to. Pytaliście również o to, czego bym się spodziewał w kwestii Ethereum w perspektywie długoterminowej. Ja akumuluję Ethereum na bieżąco. Tak jak na bieżąco akumulowałem sobie. Tak jak na bieżąco akumulowałem sobie Bitcoina cały czas, kiedy był poniżej 20 tysięcy, tak teraz na bieżąco analizuję akumuluję, przepraszam, Ethereum, kiedy jest poniżej 2000, tak? Tutaj macie kolejne ważne punkty piwotowe bądź też punkty wysokiego wolumenu I, i myślę, że na dobrą sprawę w okolicach każdego tego punktu mam punkt zakupowy, tak? Znaczy nie myślę, wiem. <laughs> yy, dlatego, że uważam, że są to atrakcyjne strefy akumulacyjne mamy też podajże unlong, unlock pod yy, Shanghai Upgrade podajże jakoś w marcu, także też musicie mieć to z tyłu głowy czy ten unlock musi doprowadzić do jakiegoś wielkiego dumpu na rynku jeżeli chodzi o Ethereum, nie jestem do końca przekonany dużo osób się spodziewa potencjalnego zrzutu jeżeli chodzi o Ethereum a jak dużo osób gra pod to, no to wie, sami wiecie już chyba z psychologii rynku, że jest to bardzo prawdopodobne, że to się nie wydarzy, tak? Mi się wydaje, że patrząc na to, co się dzieje z Ethereum, ciężko będzie zepchnąć Ethereum z powrotem poniżej 1000. Ok? Mimo to, że mieliśmy w pewnym momencie mm, tutaj oczekiwania, że Ethereum może spokojnie testować ten dołek na poziomie, może niespokojnie, ale ja miałem takie oczekiwania, że możemy testować tutaj. Ten poziom między 880 a 950 to było podajże. Ok, więc sobie zaznaczymy tutaj tą strefę. Bardzo długo uważałem, że szczególnie jak byliśmy tutaj na tych poziomach, że jesteśmy w stanie testować tą strefę. Nie można tego całkowicie wykreślić z kart, ale patrząc na to, co się dzieje na Ethereum, uważam, że będzie ciężko wrócić poniżej 1000. Ok. Dlatego ja, patrząc na to, że chcę mieć więcej Ethereum, nie czekam na te niskie, niskie strefy. Oczywiście, jeżeli do nich dojdzie, to zawsze mam wystarczająco stablecoinów, żeby się załadować grubiej. Im niżej, tym grubiej, ale to są potencjalne strefy, na które patrzę. Tutaj miałem punkt zakupowy na 1480, czyli 22 dolary powyżej tego punktu. Tak jak powiedziałem Wam, zawsze ustawiam sobie wyżej. Tutaj mam na 1380. Na 1290 podajże, na 1180, tutaj na 1090 i tutaj mam na 1010 z tego co pamiętam. Także ustawiłem sobie wszystkie punkty, dlatego że dla mnie Ethereum jest tutaj holdem długoterminowym i oczywiście, tak jak powiedziałem, chcę być w Ethereum, chcę mieć jak najwięcej Ethereum na tym, w tym przedziale cenowym, jak się da niżej to da się niżej no i nie będę tutaj czekał na zbawienie, bo wiecie, strefy poniżej 1000 mogą jeszcze przyjść, a nie muszą, tak, zresztą już nie raz, nie dwa, wiecie, że akumulowałem tutaj w tej dolnej strefie, sprzedawałem pod merch, później znowu mieliśmy odkup poniżej 1200, z tego co pamiętam 1240, 1280, 1150 mieliśmy odkup, rozmawialiśmy o tym na Discordzie, Także tak to widzę w kwestii Ethereum. Jest to bardziej moja, moje, o, moje zdanie, jeżeli chodzi o makroruch, tak? Nie jest to typowa analiza, jaką zawsze przeprowadzałem, ale raczej pytaliście o to, co się spodziewam w kwestii Ethereum, jakie punkty zakupowe, w jakich punktach ja zakup akumuluję, także wszystko macie omówione. Tak jak powiedziałem, miejcie też z tyłu głowy to, że jest to prawdopodobieństwo wybicia do 2000. Jeżeli ten próg 1700 zostanie w jakiś magiczny sposób wybity, a wydaje mi się, że może on zostać wybity w momencie, kiedy Bitcoin, znaczy, znaczy na pewno zostanie wybity, kiedy Bitcoin wybije poziom 25200, tak? Także zarówno Bitcoin, jak i Ethereum są tutaj w bardzo ważnym punkcie pivotowym, tak? Dobra, to tyle. Dzięki wszystkim za oglądanie. Dzięki tym, co dotrwali do końca. Miłego dnia i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, hej!